Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Your Turn to Die. Jesteśmy podczas epizodu drugiego, ale na sam start pewnie widzicie, że jestem trochę w innym wydaniu. Troszeczkę inne ujęcie kamerki. Ogólnie miałem tutaj ostatnio małe przemeblowanie, więc troszeczkę inaczej się ustawiłem. Wydaje mi się, że głosowo powinniście słyszeć mnie podobnie, bo jak widzicie, mikrofonik sobie dalej stoi tutaj przy mnie. Ale kąt kamerki jest inny, ja generalnie mam troszkę małe pole, widzicie, tu już się moje pole ucina, więc tutaj staram się jakieś gestykulacje przeprowadzać, inne takie manewry. No i co? Lecimy. Ja miałem teraz, no, parę dni przerwy od Summer Your Turn to Die, bo staram się grać partiami, czyli jeden dzień poświęcam cały na to, drugi cały na to, trzeci cały na to, ale spoko, myślę, że jest spoko. I no cóż, lecimy dzisiej z porcją Your Turn to Die. Wy oczywiście dostaniecie tylko jeden odcinek, ale ja tylko zobaczę, sobie od razu przylutuję potem, żeby wam powiedzieć. Była mała pomyłka, raz się pomyliłem i wstawiłem wam przez trzy dni z rzędu materiały z Super Dungeon Rompa Another oraz Your Turn to Die, ale oczywiście, a już nawet widzę, nawet mam to, mam ten błąd nawet zapisany w notatkach już, bo już go skorygowałem. Tak, no już teraz mam nadzieję, że będziemy szli dobrze, o ile się nie mylę, ten materiał słyszycie 13 lipca, jeżeli nie, no to jestem Pepego. Nic nowego, moi drodzy. Przejdźmy sobie dalej. Czy możemy grać z Mishimą? O, tutaj jesteś! Panienka Sara, nieprawdaż? Naomi troszeczkę o tobie opowiedziała. Powiedziała, że jesteś bardzo odważna i dobra. To w ogóle nie jest prawda. Masz całkowitą rację. Jesteś miłym nauczycielem, slash łamane na smokerem? Czym jest smoker, przepraszam? Czy to jest palacz? Może zadymiasz? Smoker. Palący palacz papierosów. On chyba te cygara palił, tak? To on to palił te cygara? To chyba on palił te cygara. I się z tym kryje, już wszystko... Mamy cię, Mishima, mamy cię, jednym słowem. Powiedzmy to. A ty, profesorze Mishima, jesteś miłym, uwielbiającym cygara nauczycielem. Cygara? Nauczyciel nie powinien palić. Nawet tak nie sugeruj. Ale wyglądałeś, jakbyś naprawdę chciał zapalić. I mój oryginał tak robił. Widocznie nasze osobowości nasze się odrobinę różnią. On zaczął zaprzeczać sam sobie. Profesorze Mishima, ty jesteś sztuczną inteligencją, racja? Tak, na to by wychodziło. Mam pamięć, która mówi mi, że jestem sztuczną inteligencją. Pewnie gdybym nie miał tej pamięci, pomyślałbym, o, jestem uwięziony w ekranie, wypuśćcie mnie, i tak dalej. Co za śmieszek. On został stworzony przez porywaczy, racja? A, na pewno. Mogłabym zapytać o wiele. Proszę, pytaj o co chcesz, odpowiem na tyle, na ile pamiętam. Okej, czyli możemy coś jeszcze zapytać? Wspomniałem Mishimę o porywaczach, o zabójczych grze, o Nao i o oryginalnym Mishimie. Możemy zapytać o wszystko, błagam? Profesorze Mishima, jak daleko sięgają pana wspomnienia? Chyba pamiętam, że byłem nauczycielem. Pamiętam ukończenie panienki Nao i całe życie, które miałem. A co z pana wspomnieniami po tym, jak zostaliśmy tutaj zaprowadzeni, albo kiedy zostaliśmy porwani? Nie mam takich wspomnień. Tak, to prawda. Właściwie to już się z wami spotkałem, nieprawdaż? Ale nie mam żadnych wspomnień dotyczących tego porwania. Chyba. Wspomnienia sprzed porwania, ha. Poza tym, podświadomie wiem, że jestem sztuczną inteligencją. I powinienem odpowiadać na tyle pytań, na ile mogę. Może jestem tak zaprogramowany. Być może, jest taka duża szansa. Kolejne pytanie, miejmy nadzieję. Porywacze. Co wiesz o porywaczach? O ludziach, którzy ci stworzyli? Nie wiem nic. Nie mam w ogóle żadnych takich wspomnień. To by było głupie, jakby dawali wspomnienia. No, Mishima, przypomnij sobie, jak ciebie programowaliśmy. Pamiętasz te linijki kodu? Pamiętasz, ile błędów wywaliło za pierwszym razem? Oj, pamiętasz! Chyba porywacze nie zostawiliby nam takich wskazówek. Patrząc na to inaczej, może... Oni mogą wsadzać i zabierać wspomnienia, jak tylko chcą. To jest w ogóle najwygodniejszy mechanizm zabójczych gier i w ogóle takich klimatów. Zabieranie wspomnień, nie? I te potem można sobie dowolnie jakby manewrować tym, co jest ważne, a co nie jest ważne. Przepraszam, chciałbym być bardziej przydatny. Dobra, może jeszcze będziesz. Co to zabójcze gry? Gry śmierci, przepraszam. Czy wiesz coś o grze śmierci? Racja.
Teraz cię na tym myślę, zaakceptowałem to, ale... Wy wszyscy jesteście zmuszeni do grania w tą grę, nieprawdaż? To jest oburzająca sytuacja. Gdybym tylko miał jakieś pomocne informacje. Ja sam nie wiem nic. Przepraszam. Mógłbym być bardziej przydatny. Okej. Co to dało? Więc co to dało? Moja droga uczennica. Ona przybyła uczyć się sztuki ode mnie, nawet po skończeniu liceum. Ona jest bardzo dorosła emocjonalnie. Im więcej wiesz o jej przeszłości, tym więcej łez napływa ci do oczu. Myślę, że to jest związane z faktem, że nie żyjesz, profesorze Mishimo. Wygląda na to, że przeze mnie pani Kanao bardzo cierpi. Nie mogę pozwolić, żeby to się powtórzyło. Panienko Saro, mam prośbę. Jaką? Nie, to nic. Wciąż brakuje mi odwagi, by zapytać. Okej. Keep your secrets then. Oryginalny Mishima. Więc co do oryginalnego profesora Mishimy? On zginął, nieprawdaż? W takiej sytuacji powinienem chronić panienkę Nao, jednak... Stałaś się ofiarą, żeby ochronić Nao. Czy to prawda? Żaden człowiek nie chce zginąć. Instynkty przetrwania, które odpalają się w rozpaczliwych sytuacjach, mogą doprowadzić do raczej demonicznych akcji. Chroniłem panienkę Nao, ale nawet jeśli... Nie wiem, czy to jest dobre, żeby się potępiać. Comment to jest potępiać. Nie, contempt to jest potępiać. Potępiać, a comment to jest... chwalić, przepraszam. Podobne słowa. Byłeś spoko osobą, byłeś jak święty, zginąłeś bez powodu. Ja myślę, że byłeś spoko osobą, nie ma co tutaj dołować sztucznej inteligencji. Profesorze Mishima, byłeś naprawdę w porządku osobą. Wierzę, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Panie Kusaro, nikt z was nie powinien się poddawać. Proszę, żyjcie i dotrzyjcie do domów, wróćcie do domów. Okej, chyba pogadaliśmy o wszystkim. Teraz musimy stąd wyjść. A, bo to jest ubierki kolejne. I mamy tutaj... Aha, nie mamy. Wydaje mi się, że my teraz powinniśmy w takim wypadku pójść gdzieś coś zagrać. Tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy tak. Pójdźmy do pokoju... tego monitorowego. Jak już tu byliśmy, to... pójdźmy dalej. Mamy jakiś wagonik. Stay on target i hide and seek. Może stay on target? Dobra, ja sobie od razu odpalę na boczku instrukcję tej atrakcji. Stay on target. Dobra, będziemy mieli opisane, co to robi, więc zaraz zobaczymy. Muszę pokonać trzy lalki. Dobra, wybierz partnera. Mam do wyboru Soul, Reko albo Alice. Ja wam powiem, co to będzie się zmieniało. Jest Soul, który ma tryb, powiedzmy, łatwy. Znaczy jest poziom trudności łatwy i on zwiększa szybkość ładowania jakąś. I mamy Reko, która sprawia, że cele ruszają się wolniej i to jest łatwy tryb. Ostrzeżenie? Aha, Reko nie może być wybrane jakiegoś tam dnia, ale nie jesteśmy w tym dniu. No jest jeszcze Alice, który sprawia, że mamy jedno serduszko więcej. Ja osobiście, i jeżeli byśmy użyli Easy Ticketa tutaj, to mielibyśmy łatwiejsze wzory i zwiększone prędkość ładowania, która by się stakowała z umiejętnością Soul. Okej, dobra, wiesz co, wyczajmy to na żywca. Ja bym wziął sobie tej Soul, bo ta szybkość ładowania mnie kusi. Tak. Hej, panie Kusaro! Ta atrakcja ma trzy gwiazdki, racja? O, to jest zawstydzające, ale... Czy dałabyś mi dwie gwiazdki? A to były dwie gwiazdki, stary, a nie trzy. Dzięki! Żeby ci się wynagrodzić, dam ci wszystko. Okej, co to będzie? Okej. Zacznijmy ode mnie. Mam trzy serduszka. To powinno być dla ciebie bułka z masłem, Saro! O Jezu! Co za papega? Zasady. Trzymaj się obszaru prezentowanego przez twojego przeciwnika.
Śledź go. Nie opuścić granic. Okej? Okay? Dotknięcie ikony twojego sojusznika da ci radę i w tym podobne, więc powodzenia. Okej. Okay. A, ja muszę klikać, okej, okay, spoko. Dobrze, że się dowiedziałem teraz o tym. Ale usteczka, mój Boże, całuję rączki i usteczka. To jest naprawdę koniec? A, okej, okay, to jest pierwszy przeciwnik. Bo to wygląda arcyprosto na ten moment. Dobra, dawać drugiego. Dobrze. Ten będzie już dzikus jakiś. Ja aż do gierka, pewnie nie ugrałem wcześniej. Mam dobrą myszkę, wygram to. Ciekawe, czym są granice? Czy całe usta są granicą? Chyba tak, bo jak wychodzę nawet na wargi, o ile to są usta, mi się to kojarzy z ustami. Ewentualnie to może być jeszcze inna część ciała, ale o tym lepiej nie gadajmy. Dobra, łatwo z tobą. Łatwiej. O nie. To będzie zmieniało w ogóle swoje, swoje właściwości fizyczne i psychiczne. Dobra, to jest, szczerze powiedziawszy, na razie chyba najłatwiejsze z tych wszystkich. Bo to się strasznie rozszerza i jest stosunkowo wolne. A to już jest końcówka. Łatwiutko. O co? To nie koniec. Okej, to jest... Każdy przeciwnik ma po tyle powiedzmy... po tyle... No przecież nie wyjechałem, halo, sędzia! No to jest ciężkie, okej, okay, przyznaję. Ciekawe, czy szybkość mojego klikania ma wpływ na odbiór tego całego challenge'a. Dobrze. O kurde. O kurde, co za bestia. O! Przegrał! Dobra, zostaw to mi, panie Krosaro! O nie, są! Proszę cię! O Jezu! Nie, to jest nierealne! Ja muszę chyba tutaj gdzieś zostać. Oj! To jest bardzo przyjemny pattern, ale bardzo z niej łatwo wypaść. Jest taki przyjemny, ale nie do końca! Okej. Okay. O kurde. Czuję się w jakimś... Counter Strike'u. O Jezu, jakie małe! Czy można poprosić o mnie? O! Czy... Ja chyba wyjechałem w ogóle, ale mi zaliczyło, o dziwo. Błagam, końcówka, 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 dobrze. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Koniec. O! Łatwo. Wygrałeś walkę. To Soul wygrał. Pani Kasara zamoliła pałkę. Okej, okay, to było bliskie. Bez ciebie bym zginął, pani Kasaro. A to jest Clear Chips. Jak obiecałem, ja biorę dwa. Okej, okay. Bardzo się opłacało. Robiąc to, atrakcja została skończona. Okej, okay, przechodzimy do fazy negocjacyjnej. Ja od razu zobaczę, bo tak, jest tutaj Reko, jest Kana oraz jest Nao. I o ile się nie mylę, a ja się rzadko mylę, no dobra, może nie też rzadko, ale... No, stosunkowo rzadko. Ja mogę z tych pań muszę się zdecydować albo na Kannę, albo na Reko. Czekajcie, zaraz zobaczę. Tak mi się wydaje. Więc czy bym wolał Kannę czy Reko? Słuchajcie, ja wiem, że jest paru naprawdę mocnych fanów Kanny. Ja osobiście za tą postacią przepadam. Nie pamiętam, jak brałem w normalnej grze, podejrzewam, że też wybierałem sobie kogoś innego. Ja w ogóle chyba wtedy zamulałem pałkę, bo ja nie wiedziałem, że trzeba się skupić na tych czterech postaciach, znaczy na dwóch postaciach. Więc tak, no zobaczmy na razie może, co nam powiedzą. Sara... To nie jest wymiana nic, ale czy możemy pogadać? Proszę, słuchajmy krótkiej wersji. Co wydaje się być zmęczony i... Wydaje się być zmęczony i zasnął, to pewnie po tej grze. Mogę teraz tylko poradzić się, że on odpoczywa, więc... Nie mów mi, czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? Ja przepraszam. To nic z tych rzeczy, ja się boję. Teraz nie o tym myślę. Nigdy nie mogłem wcześniej porozmawiać z Kaną na spokojnie. Kana chce z kimś pogadać. Okej, okay, na razie zostawmy, zobaczmy co powie nam pani Kanao. O, Reko. Aha. Bo one są razem, jakby. Okej. Okay. A to czytać, to może ja mogę Reko lub Nao, a nie Reko, a nie Kannę. Zaraz się upewnię. Żeby nie było tutaj...
Tak, Recruit Now, bo one zazwyczaj no, chyba parami chodziły, wiecie? I będziemy mogli wybrać jedną. Może Now w takim wypadku? Może Now? Może informacja Now byłaby dosyć ciekawa? O Retro? To nie jest taki duży spoiler, ale o niej się jeszcze troszkę dowiemy w najbliższym czasie. Więc myślę, że można było z tą Now sobie pogadać, a na razie posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Widzisz, zdecydowałem się, że wymienimy się z Retro po 20 tokenów. Ale wiesz, to jest bardzo niepewna sprawa. Na przykład moglibyśmy powymieniać się 20 tokenami z Sarą i Nao. Albo w drugą stronę, z Nao do Sary, a Sara do mnie. Wtedy nie będziemy musieli się wymieniać dodatkowo z partnerami w przyszłości, racja? Więc oni chcą się powymieniać w ten sposób, zamiast... zamiast równości? Przecież jest porówno, o co chodzi? Sara, chcesz zamienić się 20 tokenami pomiędzy mną, tobą, mną a Nao? No dobra. To jest bilet. Więc jak chcesz się wymienić? Jeżeli wymienimy tokeny w ten sposób, albo w ten sposób, to każda z nas dostanie po 20 tokenów, racja? Ona chce znowu się wymieniać w taki sposób zamiast równo? Sara, możesz wybrać kierunek. Tak. Jeżeli nie chcesz się wymieniać, zrobimy to same, więc nie martw się. Chciałbym otrzymać tokeny od tych, które... I'd like to receive tokens from those who want to amass them. Chyba chcę po prostu dostać tokeny od tych, które chcą się pozbyć tych tokenów. A jeżeli udałoby mi się zdobyć 50, to bym mogła zdać osobiste informacje, racja? Co powinnam zrobić? Daj Nao, otrzymaj od Reko, daj Reko, otrzymaj od Nao, to jest to. Da moje tokeny Reko, Nao, proszę, daj mi swoje. Zrozumiano. Czuję się lżej, dając je tobie, Sara. Okej, dostaliśmy 20 tokenów Nao. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o negocjacje. No i dobra, teraz zaczynamy sobie kolejny... Uff, to boli, miał! Teraz zaczynamy sobie kolejny etap, tak naprawdę. Coś nie tak, Jin? O, byliśmy we dwójkę w atrakcji i nie mogłem go ochronić. Starsza siostrzyczko Saro, wszystko gra, miał! To tylko zadrapanie, uff! Ale ty krwawisz! Wyliżę się z tego, uff! Byłoby miło, żeby gdzieś zająć się tymi ranami. Żeby było miejsce, żeby zająć się ranami. Ehem! Czy chcielibyście przenieść się do gabinetu pielęgniarki? Czy czego chcesz? Spadaj, uff! Ale... to nie byłoby dobre, jeżeli rany by się zaogniły. Nie masz prawa się o mnie martwić, melonowa pani! Miau! Medyczne leczenie dla uczestników jest częścią mojej pracy, rozumiecie? O, nie możemy ci uwierzyć z taką łatwością. A może chciałabyś nam coś przysiąść, Safalin? Ja przysięgam, że nie zrobię wam krzywdy. Nie cofnę się z tego. Nie możemy jej zaufać, łów! Będę wściekły, jeżeli ona zmieniłaby moje ciało w jakiegoś... i zamieniłaby mnie w jakiegoś super człowieka, miał? Słuchaj, Jin, jesteś już furasem, ty już jesteś daleko nad ludźmi, daleko. Ej, to brzmi dosyć spoko. To ty sobie to zrób, jeżeli tak bardzo chcesz, miał? Nie będę wymuszała, ale zdecydowanie powinieneś się na to zdecydować. Co robić? Zaufać Safalin albo nie zaufać? No, ja osobiście jestem w stanie zaufać. Wydaje mi się, że z trzech mistrzów piętra, ona, którzy się pojawili na tym piętrze, ona jest akurat najmniej groźna. Wydaje mi się, że najgroźniejszy jest Ranger. Chociaż temu kolesiowi wąsatemu też bym do końca nie ufał. Spróbujmy zaufać Safalin. Starsza siostrzyczko Saro, jesteś... Czy ty tak poważnie miał? Tak. Jeżeli by chciała, żeby coś złego się wam stało, jeżeli by coś złego się miało tobie stać, Keiji i ja będziemy przy tobie. Dla mnie brzmi dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę,
Chodźcie za mną. Módlmy się, żeby Safani nie miała dłuższych dialogów, bo będzie to trwało bardzo długo. To jest biuro medyczne. Co to za miejsce miał? Czy to prowadzi na zewnątrz łów? To wygląda mega futurystycznie w ogóle. Kanapa, jakieś w ogóle panele. Nie wiadomo, czy to są obrazy, czy przez te jakby dziwne szyby widać świat zewnętrzny. Nie, wszystko co widzicie na zewnątrz to jest obraz wygenerowany na szafkach. Obraz? Tak. Aktualnie pokazujemy scenerię tropikalną. Jak wam się podoba? Masz rację. Jest tu całkiem miło. Czuję się jakby... Że chyba klimatyzacja działa tutaj wybornie. Aha, jaki bystry chłopiec. Właściwie sama ustawiałam to piętro. Jest też... Służy też jako laboratorium. To będzie piękne, bo nagram to na zapas i zanim się dowiem, że wy całkowicie nie widzicie dubbingu Safalin, to będę was męczył tym dubbingiem przez pewnie najbliższe 10 odcinków albo coś takiego. Chociaż dzisiaj chyba wchodzi odcinek, gdzie Safalin się pojawia jako po raz pierwszy, więc od razu będę mógł dostosować feedback, tylko że pewnie kolejną sesję nagraniową. Więc możesz się zająć inem? Oho, tak. Zapasy medyczne są tutaj. Okej, mamy scenkę Safalin. Safalin tutaj nie wygląda tak wcale strasznie, jak wygląda na normalnym arcie. Tutaj wygląda wręcz tak łagodnie, a z bliska wygląda jakby po prostu wewnętrznie się topiła. Dobra. Safalin patrzy w moją stronę. Proszę, wyluzuj. Coś jeszcze? Nie. Dobra, co tutaj mamy? Zestaw pierwszej pomocy z zapasami medycznymi. Okej. Okay. O, ja to Safalin znowu. Myślałem, że mogę coś kliknąć. Keiji zajmuje się ranami Jina. Nie jest tak źle, jak myślałem. Boi cię Jin? Boi cię młody? Nie boli, ale ja chcę, żeby starsza siostrzyczka Sara się mną zajęła, miał? Cóż. Sorspot to ma jakieś znaczenie, to nie jest bolące miejsce. Wydaje mi się, że to jest takie, że trochę go to zabolało, ale tu nie jestem pewien, więc wybaczcie, ale tu akurat niekompletne tłumaczenie. Ale ja bym chciał przetłumaczyć w razie. Got me in a sorspot. No to chyba zabolało wewnętrznie, to coś takiego jest, ale tutaj nie jestem pewien. Rana taka jak ta powinna się zabliźnić. Jeżeli ją oczyścicie wodą utlenioną i zabandażujecie. Mam tutaj taką maść, która troszeczkę powinna przyspieszyć naprawę, więc jeżeli byście chcieli zrobić to troszeczkę szybciej. Jasne. Oczywiście to nie jest niebezpieczne. Rozumiem. Proszę, spójrzcie na to. Safalin przycięła swoją dłoń, sprawiając, że zaczęła krwawić. Więc użyjcie jej na zakrwawionym miejscu. Widzicie? To nie jest niebezpieczne, prawda? O, udowadniasz to naszym swoim własnym ciałem. Ha, łapię. Okej. Jin i Keiji szepczą coś między sobą. Pani policjancie, pani policjancie. Co tam, młody? Czy starsza siostrzyczka Sara może się teraz tym zająć, miał? Nie. Lepiej jej tego nie dawaj. Źle wasze moi gadają. Macie coś dla mnie? Miał! To nic, łów? To jest dosyć podejrzane. Zobacz, co on ukrywa. Udawaj, że nie zobaczyłaś. Ja chcę zobaczyć. Pokaż mi to, Jin. Nie mogę, łów. No dalej, proszę. Wielu dłoni był.
Piesek Joe'a. Joe, piesek Joe. To jest... ta rzecz. Starszy braciszek Joe ją... Uf. Broczek psa, który zawsze trzymał w swojej kieszeni na... tutaj takiej, nie wiem jak to się nazywa. Takiej przypiersiowej cieszące. Ten, który sama mu dałam. Ja podniosłem go, uf. Nie chciałem, żeby porywacze go wzięli, miał. Przepraszam, uf. Halucynacje pogorszyły się o 30. To jest niestety moment, w którym halucynacji nie da się uniknąć, absolutnie. Po prostu jest stały element rozgrywki. Zawsze tutaj podbijamy, ale to chyba nie też związane z mechaniką, która będzie nam tę halucynację umożliwiała obniżyć. O ile się nie mylę, 100 halucynacji, już chyba wam to tłumaczyłem, oznacza koniec. Koniec. A jeżeli już jesteśmy przy tym pięknym słowie, to będziemy również powolutku kończyć odcinek. Bardzo dziękuję wam za uwagę, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zapraszam na media społecznościowe, Twitter, serwer Discord, na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, być na pięknej liście patronów na początku każdego materiału i sprawić, żeby ten kanał rozwijał się prężniej, żeby miał więcej jakby funduszy na różne dodatkowe sprzęty, gierki i tak dalej. To bardzo byłoby mi miło. Najmniejsza subskrypcja jest zadyszkę, więc naprawdę tanio jakimś przelewem, czy też chyba nawet PaySafe Cardem możecie, czy jakimś PayPalem możecie załapać się i być częścią tej społeczności wspierającej kanał tak solidniej, powiedzmy, pod tym względem, no bo to jednak jest taka bezpośrednie wsparcie. Oczywiście też zależy mi na tym, żeście po prostu oglądali te materiały. Samo w sobie to bardzo, 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 ale to bardzo mi pomaga, nawet nie wiecie jak. To jest dla mnie po prostu całkowity game changer, jeżeli chodzi o życie. Poza tym oczywiście zapraszam was na Twitcha. Od środy do piątku są strumyki, także miło będzie, jeżeli oczywiście na te strumyki będziecie sobie wpadać. A w tym momencie będę kończył odcinek. Widzieliśmy się dzisiaj na Super Dungeonrumpie Another. No i teraz jutro oczywiście, o ile mi się coś znowu nie przestawi, bo już raz się zdarzyło, będziemy widzieć się o godzinie 16 właśnie w Super Dungeonrumpie Another, a także o godzinie 18 w kolejnym odcinku Przygód Sary i Spółki. Także dziękuję wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się cieplutko, no i hej, pa, pa.